Cześć, witajcie w grze Professional Farmer 2017. Nagrywał ten materiał zaraz po tym, jak tą grę zakupiłem, dlatego ten odcinek będzie bardziej taki, w którym będziemy sobie poznawać grę, poznawać mechaniki występujące w tej grze, poznawać, zobaczymy, jakie są uprawy, jakie są maszyny i tak dalej, dlatego sobie zaczniemy grę. Ja już ten profil utworzyłem, więc od razu się powinna wczytać mapka. Zresztą zaraz zobaczycie, że tak naprawdę wczyta się nie cała mapka, tylko po prostu kawałek tej mapki, ponieważ niby jest pokazana na mapce jako jedna mapka, ale tak naprawdę będziemy aktualnie na kawałku właśnie tej całej mapki, która jest w grze. Właśnie wyświetliła się w prawym dolnym rogu niby cała mapka, ale jest podzielona tak jakby na takie wysepki. Lecz obszar między tymi wysepkami to chyba są góry, z tego co tutaj widać. Jak się rozglądamy dookoła, no to są góry, więc ten szary obszar na mapce, na minimapce, to prawdopodobnie są góry. No i te wysepki tak jakby są połączone takimi tunelami. I gdy zbliżymy się do tunelu, teleportujemy się na inny obszar mapy, czyli tak naprawdę mamy mapkę, bądź cztery małe mapki. No nie wiem, jedna mapka podzielona na mniejsze, które się doczytują. Gospodarstwo, tak naprawdę, no jest jakiś tutaj plac, kilka średnich budynków, nie wiem tak naprawdę, czy da się jakoś rozbudowywać to gospodarstwo, budować dodatkowe budynki, czy ulepszać. Wiem, że silosy chyba się da ulepszać. Na start mamy 25 tysięcy, 250 tysięcy chyba euro. I tutaj jest niby jakiś wskaźnik silos na pszenicę. Jeden z trzech. Pojemność trawa. Pojemność napełnia trawa. Tu możesz załadować pszenicę przyczepem na kukurydzę, pszenicę, aby zatwierdzić ją, zawieź ją zwierzętom lub napełnić siewnik ziarnami, zaparkuj przyczepem pod rurą do wysypu kukurydzy. Pszenica, tu możesz załadować przyczepem na kukurydzę pszenica. No a jeszcze poziom, pojemność 100 trawa, poziom napełnienia 10 trawa, silos na pszenicę. Kurczę, w opisie jest kukurydza, silos jest na pszenicę, a pojemność podawana w trawie, czyli kurna już serio, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Ale na pewno jest jeden z trzech. Poznaliśmy pierwszy silos, w którym jest lekkie zamieszanie. W sumie niby fajnie, że jest gra w języku polskim od początku, od samej premiery gra jest w języku polskim, bo może tutaj jest trawa, nie wiem, nie no, ale tutaj też nie może być pszenica. Tutaj jest po prostu, tu się wysypuje. Myślałem, że to jakiś silos obok na trawę czy coś, no ale nie, jednak nie. To jest po prostu do silosu wysyp chyba i tyle. Tylko, że te ikonki są i nad tym. Tu możesz załadować przyczepę na kukurydzę, jęczmień, aby zawieźć ją zwierzętom. Kurczę, te opisy są serio jakieś troszkę dziwne. Po pierwsze, gdzieniegdzie brakuje spacji, oddziałów między słowami, tak jak tutaj, aby zawieźć ją zwierzętom lub napełnić siewnik ziarnami. Czyli tutaj mamy co, jęczmień, tak? Tutaj był chyba taki kukurydziany jęczmień. Tutaj silos na ten kukurydziany jęczmień. Kamerka płynnie chodzi, ponieważ mam podłączonego pada. Co dziwne, naprawdę na tym padzie gra jakoś się sprawuje, jakoś chodzi. Tutaj jest prawdziwa kukurydza. Może tutaj będzie... Powiedzieli jakieś muchy, osy czy cholera wie co. Tak, przyczepa na kukurydzę, kukurydza. To dokładnie, to jest po prostu na bank kukurydza. Nie wiem dlaczego tam jest w każdym opisie ta kukurydza. Ale tak już jest. Co my tutaj mamy? Rzepak. Rzepak i tutaj jeszcze jest.
Żyto. No dobra, tu jest jakaś wiata, chyba nasiona, jakieś, nie wiem, beczka z czaszką, a tutaj chyba worki z czaszką. Ciekawe, czemu z czaszką. Pewnie, żeby nie jeść. Jakieś tam beczki pordzewiałe i tak dalej. No modele nie są, nie wyglądają najgorzej. Ale jakaś informacja. Tu możesz wypełnić siewnik ziarnami trawy lub wyładować nadmiarowe ziarna ziarnami trawy. Czyli tutaj tylko trawę się napełnia? A faktycznie jest tylko ikonka trawy. Czyli tutaj tylko i wyłącznie trawę. Tu są owce chyba. Owce wytwarzają wełnę, którą możesz sprzedać na targu. Zwierzęta możesz też sprzedać u rzeźnika. Kurczę. Będziemy zabijać zwierzęta u rzeźnika. Nie no, pewnie samo to, że się odwozi, tak? Zabijania pewnie nie będzie. Ogólnie jakiś inny odgłos tupania tu był. Tu jest taki po kostce, słychać. Jak wejdziemy w trawę, to słychać inny odgłos tupania. Czy odgłos? No odgłos taki szelestu trawy, tak? Niby jakieś tam fajne pomysły chcą być. Chcą tutaj się wyłaniać z tej gry. Tak jak na przykład te informacje, dość ładnie wyglądające pastwisko dla owiec, ilość 0 sztuk, warunki 100, czyli nie wiem, chyba chodzi o to, że czy podoba im się zagroda, czy mają wodę, pokarm i tak dalej. Tak jakby intensywność produkcji, dzienne zapotrzebowanie na wodę, paszę, słomę, tutaj pewnie się wyświetla ile na dzień aktualnie nasze statko będzie potrzebować. No pewnie są owce, chyba są świnie i chyba krowy. A też nie wiem, nie jestem do końca tak pewien, jak tutaj zwierzęta występują. No uprawy, no to tak jak tutaj po tych silosach widać, każdy silos. W sumie dziwnie, że tak te silosy są porozrzucane po tej farmie, no bo do każdego silosu jest osobny wysyp. Te silosy są, no mimo że się je da rozbudować, to jednak są małe. I to tak trochę dziwnie wygląda, ale może dlatego właśnie, że te silosy po rozbudowie będą dużo większe. To się okaże później. No i z maszyn, co my tu mamy z maszyn? Też jest lekkie zaskoczenie z mojej strony, bo są maszyny, jakieś tam licencje chyba są. To jest siewnik Amazona. Model, no tak jak widzicie, tak wygląda. Ogólnie to te modele są chyba nawet za porozumieniem studia polskiego z tym studiem zagranicznym odpowiedzialnym za tą grę pożyczone, tak jakby pożyczone czy sprzedane, nie mam pojęcia. Ale wiem, że to jest na 99% ten sam model, więc jakieś tam porozumienie musiało być. No ale troszkę zmieniony, troszkę jest różnica. Niewielka, ale jednak tak samo tutaj. W sumie ten pług, to nie wiem czy był, to może jest nowy model. No ale te modele ogólnie, niektóre przynajmniej przypominają, no to jest faktycznie Amazon, nie wiem, Kenius czy jakoś tak, nie mam pojęcia jaki to jest model dokładnie. A ogólnie nie wygląda tragicznie, nie wiem jak działa, ale z wyglądu to nie straszy jeszcze aż tak bardzo. Nie ma tutaj żadnego innego znaczenia oprócz tego tutaj z boku. Później jak podepniemy, to tam jeszcze się zobaczy dokładniej. No, jakiś tam kombajn. Też przypomina ten z SF-a kombajn. No, ale te maszyny będą przypominać, bo tak jak mówię, one chyba były, nie wiem, za porozumieniem studia. Użyte w tym właśnie Professional Farmerze 2017. Tu jest stacja paliw. No to tutaj no akurat wiadomo, no trzeba tankować maszyny. No dziwne, gdyby maszyny w ogóle nie zużywały paliwa. A tu jest warsztat, tak jakby. No warsztat tylko po to, by przemalować swój pojazd. Nie wiem jak to działa, nie wiem jak działa to przemalowywanie. No a tu możemy ulepszać farmę. Otwórz sklep. Co my tu w ogóle mamy? Powiększ silos. Na jęczmień do 200 trawa. Kurczę, to są chyba jednostki.
Ta trawa w tej grze to są chyba jednostki. Dziwna gra, jak jednostki to trawa, no gdzieniegdzie się zdarzają litry, no ale w większości silosów jednostką pojemności jest trawa, po prostu. Ciekawa sytuacja. Magazyn z belami, no właśnie tam jeszcze był po drodze magazyn z belami, obornik, bele, kukurydza i tak te silosy. No tylko silosy chyba są do ulepszenia. No a poza tym, tu jest zagroda dla świnek. Świnie wytwarzają obornik, który służy do nawożenia pól. No w sumie nie ma nic dziwnego, że po prostu obornik ze świń, świnie na rzeźni i tak dalej. Dajemy im wodę, kukurydzę, która jest pewnie złym tłumaczeniem i powinno być zboże. Chociaż możliwe, że kukurydza, no nie wiem. Tam chyba wszędzie, w każdym silosie była kukurydza, dlatego tak już się domyślam, że chodzi tutaj o zboże. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. No i siano, które możesz dostarczyć do chlewu, używając właściwej cysterny. No właśnie, to jest zastanawiające, że właściwej maszyny niż cysterny, no bo dostarczenie kukurydzy ostrą kukurydzą to w sumie może chodzić o sosieczkę, kiszonkę, tak? No i siano. No ale raczej cysterną nie dostarczymy siana czy jakiegoś tam zboża. Model tutaj tej obory, no dość biedny wygląda naprawdę. No. Rozbudować się go chyba nie da, bo w tym menu do rozbudowy są jedynie silosy, ale już budynki. Budynki no całkiem spoko. Przynajmniej ten budynek, taki jakby główny, nie wiem czy to jest główny dom, czy co. To nie wiem, coś, jakaś stodoła, czy coś, jakaś rura. Jakiś wysyp, nie wiem co to jest. Po prostu chyba tylko taki budynek dekoracyjny. Choć cholera wie co to jest. Te świnie to też się chyba nie da rozbudowywać. No i tutaj całkiem biedny budynek na bele. Kurczę, jak on wygląda, nie mam w ogóle słów. Zobaczcie bele, które leżą sobie obok, cztery. I zobaczcie wielkość tej naszej stodoły, czy tam magazynu. Magazyn z belami. Po prostu, no nie wiem, no jakby tam przyszło układać w środku te bele, no to masakra. Masakra po prostu. Kurczę, a tutaj co jest? Wygląda na jakiś ul czy coś, kurnik. Jakieś kurcze bzyczenie było, mówię, jakiś ul. Nie, kurnik, kury. Kury i tu jest jeszcze studnia, jakaś tam woda. To chyba tyle na tej farmie. W sumie ja też pierwszy raz tą farmę... nie, tu są jeszcze krowy. Pierwszy raz tą farmę zwiedzam. Wcześniej nie miałem okazji, tylko odpaliłem, żeby zobaczyć w ogóle, czy gra działa, czy się odpala, czy się włączy, czy działa sterowaniem padem, bo jednak sterowanie klawiszami, przynajmniej jazda ciągnikiem była okropna. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w ogóle żadnych tempomatów, a przynajmniej nie wiem, jak taki tempomat włączyć, jeśli taki jest w grze. Nie mam pojęcia właśnie, czy jest taki tempomat w grze, ale... No ale wciskając, nie wiem, jedynkę, czy tam w ogóle inne klawisze, nie chciałeś nic takiego włączyć. Zaraz sobie pójdziemy do ciągnika, tak jeszcze patrzeć, coś tu jest. No tam te krowy, tam tylko coś stoi troszkę dalej, ale żadnego budynku nie ma. Tutaj możliwe, że się, nie wiem, wodę wlewa. Chociaż coś tutaj też widać, czy jest. Jakiś zielony płyn, jakaś zielona ciecz. Rumianek. No, odgłos schodzenia całkiem spoko. Możliwe, że to jest jedna z lepszych rzeczy w tej grze. No ale to przekonamy się. Przekonamy się, gdy sobie, nie wiem, pojeździmy ciągnikiem. Wejdź. Chłopek nam wsiadł. Ja sobie trochę ściszę słuchawki. Model farmera. Jak się prezentuje model farmera? Fajnie wygląda nasz farmer. Naprawdę. Farmer wygląda na dość spoko. Może skręca troszkę dziwnie, bo też nie robi pełnych obrotów. Na klawiaturze on skręcał płynniej. Na padzie, jak
po prostu wciśniemy sobie, skierujemy drążek w jedną ze stron, no to on takie robi bardzo szybkie ruchy. Tak jak widzicie zresztą. Ale można sobie tak na padzie delikatnie i wtedy te ruchy są już płynniejsze. Co nie zmienia faktu, że samo kręcenie kierownicą wygląda nadal sztywno. Ani w Farming Simulator, ani w polskim symulatorze farmy, ani tutaj nie jest dość fajnie rozwiązane skręcanie kierownicą właśnie farmerem, farmera. Tak jak na przykład w Euro Trucku kierowca potrafi przekładać ręce na kierownicy i to skręcanie wygląda naprawdę fajnie, tak jak w tych grach, no wygląda jak wygląda, nie są pełne obroty, są tam jakieś lekkie ruchy rękami, chociaż i tak, na przykład w Farming Simulatorze 2013 ręce były całkiem sztywne. Jest jakiś postęp, możliwe, że niedługo będziemy mieli ładną animację w jakiejś grze rolniczej skręcania, czy w ogóle ruchy farmera będą jakieś ładne. No dobra, jak wygląda jazda ciągnikiem? Strasznie jakby szybko przyspieszę nasz ciągnik. Teraz wciskam na padzie po prostu full gaz. I naprawdę jest duże przyspieszenie. Dość szybko ciągnik osiąga maksymalną prędkość, zresztą nawet widać po kołach, jaki zryw ma nasz ciągnik. No i właśnie, może zaraz pojedziemy sobie też na pole z pługiem. Zobaczymy. W sumie ja już byłem tam z tym pługiem, dlatego wiem, że będzie teleportacja, tak jakby będzie wczytywanie drugiej części mapy. No ale byłem właśnie pojechać w ogóle zobaczyć, jak pole wygląda. Ale to była tylko taka moja gra, nie wiem, 10 minut i tyle. Potem podłączyłem pada i może ze środka kamera. Zmienimy sobie kamerę ze środka. Naprawdę kabina w ciągnikach jest bardzo szczelna. Praktycznie nie słychać teraz ciągnika. Zegary też są niepoświetlone. Deska tutaj w ogóle, no w środku, no ten ciągnik wygląda dość biednie. Jeszcze to sterowanie padem. Nie da się ustawić, żeby było odwrotnie i też tak mi się troszkę myli. Dobra, potrzebny sobie pług. I teraz może już wezmę kamerę z zewnątrz, żeby słyszeć przynajmniej trochę ciągnik. Tak całkiem wyciszony, no to też się dziwnie jednak jeździ. Co my tu możemy przy tym pługu robić? Możemy go obracać, możemy go rozkładać. Rozłóż pług. A złożył się tylny podnośnik w dół. Złóż pług. Ale kurczę, żeby go obrócić, musimy go złożyć. Dopiero odczepimy. Nie ten przycisk. Żeby go obrócić, musimy mieć go złożonego i dopiero teraz obracamy pług. Animacja obracania jest dość płynna, no to przyspieszenie ciągników, kurczę. Naprawdę. Dziwnie to wygląda. Pług jest złożony, jedynie go obróciłem, więc pojedziemy sobie na pole gdzieś tam. Najbliższe pole. Są jakby dwie wysepki takie z polami, dwa takie oddzielne rejony. O, jeszcze świateł nie pokazywałem. Jeszcze światła pokażę, jak wyglądają światła. Raz przełączyłem przyciskiem na padzie, to mamy światła z przodu, z tyłu, no i w sumie wszystkie światła, jakie są możliwe do włączenia. No i gdy jeszcze raz sobie przełączymy, odpala nam się kogut. No i to w sumie na tyle ze skryptu świateł. Przydałoby się jeszcze zobaczyć, jak to w nocy wygląda, no ale w sumie nie wiem, jaka jest skala czasu. Jest 12 godzina. Nie wiem, czy da się jeszcze to jakoś przyspieszyć, żeby szybciej ten czas leciał. Nie sprawdzałem tego. Na pewno da się przewijać dni. Jest tryb kalendarza. Coś jak w symulatorze farmy.
ale czy da się szybciej ustawić szybszą skalę czasu, tego nie wiem. Weźmy sobie kamerę ze środka. Ale kurczę, strasznie cicho jest, to mi naprawdę przeszkadza. Nic praktycznie nie słychać. Przy kamerze ze środka. Nie jest ta kamera ze środka zła, ale naprawdę nie słychać. Ale przynajmniej możemy zobaczyć lusterka, które po prostu mają teksturę nałożoną na stałe i one nie są realistyczne, te lusterka, tylko po prostu są, bo są. Jeśli jedziemy prosto, to praktycznie nic się w lusterkach nie zmienia. Nadal widzimy jedną i to samo nałożoną teksturę. Dojeżdżamy do tunelu. No i wczytuje nam się kolejna część mapki. Nie ma przejazdu, nie ma płynnego przejścia z jednego kawałka na drugi, tylko po prostu mapa się musi wczytać.